Bez tajemnic. Podcast. Dimitr Błaszczyk. Zapraszam. Mateusz. były kurier, siatkarz i fan Formuły 1. Dzień dobry, Mateusz. Cześć, Dymus. Cześć. Bardzo miło mi, że jesteś. Nie będę ukrywał, że temat samych kurierów był dla mnie bardzo ważny. I jest ważny, dlatego że to był w ogóle pierwszy film. Jeden z pierwszych, tak naprawdę, który opublikowałem na swoim głównym kanale. No sprawdzam jak. I to jest właśnie fajne, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać na temat tego, jak to wygląda z drugiej strony. Czyli bez tajemnic porozmawiamy sobie na ten temat. Powiedz mi, czy rzeczywiście bycie kurierem to jest tak ciężka praca, jak mówią. No na pewno nie jest lekko, nie? To jest i fizycznie, i psychicznie męczy ta robota. Ale w jakim sensie, że co, że te paczki są takie ciężkie, czy dużo się jeździ, czy ciężar jest na magazynie, czy trzeba donieść? W jakim sensie to jest trudna robota? No wiesz, no na pewno się nadźwigasz, nie? No w większości firmach wozisz wszystko. Tak naprawdę od małych paczek, pokarmy po 30 kg meble, łóżka. A do jakiej, do, jakiego, do jakiej wagi musisz wnieść paczkę w ogóle? No to w każdych firmach też jest inaczej, są widełka. Głównie to tam jest 30 i 31,5 kilo, nie? Mhm. Także, no, już trochę waży. No, nie no, 30 kg za zdarzałem się czasami cięższe, ale to wtedy już jest, że tak powiem, kwestia klienta, jak on sobie to wniesie do domu. Nie? My mamy obowiązek jako kurierzy do 30 kg wnosić paczki pod dom. Nie? Nieważne, czy to jest piąte piętro i nie ma windy. No, teoretycznie nieważne, ale praktycznie wiadomo, nie? Pomoc zawsze się przyda, no bo mhm. zatargaj takie coś na piąte piętro. No, nie jest lekko. nie? No, oczywiście. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak ciebie przedstawiłem. Były kurier. Były siatkarz. Dlaczego były? Co się skłoniło do tego, żeby rzucić tę robotę? No na szczęście były, nie? No, męczy ta robota. Na szczęście, jeszcze na szczęście. lepiej. Na szczęście. Na no szczęście. to dlaczego na szczęście? No, męczy ta praca, nie? Wykańcza człowieka. Po pierwsze wstawanie codziennie o piątej. Tak na szóstą, szóstą trzeba jechać na magazyn. No na magazynie wiadomo, paczki czekają pod bramą. To nie jest tak, jak wielu ludziom się wydaje, że kurier ma styczność z tymi paczkami na magazynie, że to że tak powiem, on dysponuje, mhm. to nie tak. Podjeżdżasz, masz swoją bramę, ładujesz się, jedziesz, nie? Mhm. No pierwsza rzecz, robisz to charytatywnie. No, na magazynie nikt ci nie płaci za to, że jesteś, tracisz czas, musisz się załadować. Ale, to, czyli na przykład ile trwa taki załadunek? No średnio półtora godzinki. I co, i to nie Zbędą... jest płacone za coś takiego? Nie. No, kurierzy mają płacone od paczki, od stopa. Zależy, bo to też w firmach się różni. Aha! No, także to to trochę dziwnie. zaczynamy dzień z grubej rury, no. bo zadamkę, nie? No. I to jest do, dosyć chyba też ciężkie, jak musisz, wiesz, no, o poranku, kurna, prze, przewalić tyle tych paczek. Klasycznie kawka rano, jak każdy kurier, nie? Tam jest? Kawka to jest nieodłączna sprawa. Energetyk? No jak to woli, nie? Ja no. wolę energetyka, jakiś Red Bull, jak zawsze rano. Mhm. O diecie też będziemy mogli porozmawiać, bo to też mnie ciekawi, jak to pogodzić, ale to no, z, za chwilę. Za jakiś czas, to, to spokojnie. No. No, no, ale wiesz, magazynierzy muszą skończyć sort. Nie? To też nie jest tak, że wyjeżdżamy, o której godzinie nam się podoba. Mhm. Bo to nie od nas zależy. No ale zazwyczaj to jest około 8.39. Wyjeżdżasz na swój rejon. rejon, z tego tak, co się no dowiedziałem. No i tak. I wtedy tak naprawdę zaczyna się Twoja praca z paczkami. Okej. Okay. Ile takich paczek mniej więcej dziennie ładujesz na swój wóz? Tak około. No możemy no. założyć takie widełka od 130 do 180 paczek. Nie mówię o punktach adresowych, czyli tak mm. zwanych stopach. Mm -hmm. No to to jest tak średnio w taki normalny, normalny czas, nie. 150 paczek, no to i co? Jak mówisz, od stopa, czyli że. Stop to jest punkt adresowy, nie? Czyli okay. możesz mieć na przykład na jeden adres pięć paczek, nie? Aha. I to jest pewnie dla Ciebie też lepsze rozwiązanie, aniżeli to, jakbyś miał 150 paczek i 150 adresów. No nie, bo wtedy mniej zarobisz, nie? Jeśli masz 5 paczek na jeden adres, to mniej zarobisz? No mniej zarobisz. Aha, ale bo to jest też, liczone tylko od stopa. To Aha. też zależy. Tak, dokładnie, bo w niektórych firmach nie liczą od stopa, tylko mhm. liczą od paczki, nie? I wtedy czym więcej paczek, tym więcej zarobisz. No to wydaje mi się, że to jest bardziej ja fair. płacono od stopa i, że tak powiem, od kilogramów, ale to tam już są mniejsze kwoty, nie? Wtedy za kilogram. Jakieś drobniaki. Mhm. Ale wiadomo, w skali miesiąca się rozbiera. Nie? No jasne. No dobrze, no to ładujesz te 150 paczek i teraz. I najpierw i... musisz to ułożyć, tak, żebyś wiedział, A, gdzie co no. leży przede wszystkim. Bo, bo tak. jak wrzucisz szukanie, sobie na Hama? Takie szukanie później paczek na magazynie, na magazynie, na pacę, no to szkoda czasu przede wszystkim. Mhm. Ludziom też się wydaje, że wiesz, że my wrzucamy wszystko na pakę i to sobie tam lata jak chce i tak dalej. Mhm. Szukanie. Nie, no nie, no. musisz ułożyć, żeby sprawnie ci to poszło. Otwierasz drzwi, bierzesz paczkę pierwszą z brzegu. Czyli masz usystematyzowane. Zaczynasz załóżmy od nie wiem, od polnej jeden, to wiesz, że ta paczka po, po, no, jest polna jeden, zaczyna jest, się od powinna tego. Powinna być, nie? Ale no, no. wiadomo jak to jest. Pierwsze rondo i, I już I może wyglądają się przemieszać, nie? No, no właśnie. No, ale to też jest kwestia układania, nie? Ja, jeśli dobrze układasz, no to ci się nic nie wywróci. Czyli to też jest jeden z ważniejszych elementów tak naprawdę. No wiesz, no to jest kwestia gustu, nie? No, jeśli jesteś... A ty jakim byłeś kurierem? Miałeś wszystko tak poukładane, czy wrzucałeś no, no jak lepiej? musisz lesie? mieć, nie? W moim zdaniem musisz mieć, żeby ci się łatwiej pracowało. Nabyłeś tę cechę? Yy... Czy od początku? Można powiedzieć, że tak, nie? Tak zostałem nauczony od początku, no bo wiadomo, nie, nie wchodzisz z buta, nie? No. Bo no giniesz wtedy tak naprawdę. Więc zawsze na jakieś przyuczenie tam kilkudniowe przychodzisz, mhm. Muszę ci pokazać co i jak. No okay. i tak zostałem po prostu nauczony i... Dobra. Wiadomo, to się z czasem zmienia, no. logiczne. No oczywiście. No dobrze, no i teraz mm, idziemy dalej Twoim y, dziennym trybem. Czyli mamy te 150 paczek, załadowałeś, wyjeżdżasz. Nie? I o której godzinie mniej więcej mógłbyś skończyć robotę? Czyli inaczej, czy kończysz pracę wtedy, kiedy rozwiedziesz 150 paczek, czy kończysz o 15? Bo o 15 kończy się Twoja zmiana. Nie, no, rozwieziesz, kończysz wtedy, kiedy rozwiedziesz, ale wiadomo.. Do tego dochodzą odbiory od firm, od klientów, bo też ludzie muszą wysyłać jakoś te paczki. No, ty jako kurier musisz je jeszcze odebrać. Czyli nie dosyć, że rozwozisz prawie całego busa, no to jeszcze w większości całego busa zwozisz z powrotem na magazyn. Nie? Mhm. do doręczeń dochodzą odbiory i tak naprawdę kończysz odbiory, jedziesz na bazę, rozładowujesz się, mhm. więc znowu musisz całego busa wyrzucić. No i dopiero wtedy rozliczasz jeszcze do tego kasę, dokumenty. Mhm. I dopiero wtedy kończysz I pracę. Dopiero wtedy kończysz pracę. Ale tak naprawdę w ciągu tego całego dnia, jak rozwozisz i je później odbierasz, to ty sam sobie dyktujesz, jak ten dzień będzie wyglądał. Tak, no nikt nad tobą nie stoi. nie? Mhm. Wiadomo, są niektóre firmy, które pracują do 15, więc do 15 musisz te paczki odebrać. Więc jeśli masz więcej roboty, dłużej jeździsz, no to musisz sobie tak to wszystko poukładać, żeby zdążyć wszystko zrobić. Nie? Czy ja trochę wchłonąłem. E, to co powiedziałeś, czy specjalnie nazywasz tę pracę robotą, czy to jest praca? Wiesz jak ludzie, niektórzy mówią, że nie, oni nie przychodzą, bo może do roboty, bo robota to... Robota to głupota, nie? No no Picie to jak? To jest życie. Specjalnie to tak nazywasz, czy... <grybujesz> specjalnie tak to nazywasz, czy jak? No no ciężko to nazwać taką wiesz, No, no jest to robota, nie? No jest, nie to robota. jest to robota, to nie robota. jest praca. No, jest A teraz robota. tutaj jesteśmy w pracy, czy w robocie? Tu jesteśmy na rozmowie. O, przyjemnej. Jesteśmy na rozmowie. Przyjemniejsza tak. część dnia. O. o, zdecydowanie. No bo ja na przykład, jak mogę powiedzieć, to ja bardzo nie lubię tego określenia robota. No to tak trochę pejoratywnie. Jestem z Poznania. Inna to, 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 gwara, inaczej się mówi. W ogóle większość moich gości jak na razie, kurde, są z Poznania, to jest fenomenalne. Tym bardziej, że Poznań to jest moje no takie. Zawsze bałem się tego określenia, ale chyba mogę tak powiedzieć, że to jest moje takie rodzinne miasto. A masz na przykład informacje, jak wygląda kurierka w innych miastach. Jeździłem w dwóch miastach. Jeździłem w moim domowym mieście w Leśnie. Mhm. Jeździłem teraz do pewnego momentu w Poznaniu. No, każdy magazyn się różni. Nie? Przede wszystkim kierownicy, dyspozytorzy, koordynatorzy, tam no wszystko jest wygląda inaczej i wszystko zależy tak naprawdę od nich. Jak to Czyli czynnik jest. ludzki. Tak, tak. No, zależy jak to tym zarządza, nie. Okej. Okay. No Różnią dobrze. Różnią się te magazyny, nie? No wiadomo, na jednym jest gorzej, na drugim jest lepiej. A powiedz mi, bo to mnie tak teraz zainteresowało, jak powiedziałeś o tych paczkach. Bo to, że rzucacie czy nie, to zaraz będziemy o tym gadać. Ale czy ta lepka, ta fragile, nie? Jak to się ładnie z angielskiego mówi, ma jakiekolwiek znaczenie? Czy, to on, czy te paczki, gdzie są właśnie te delikatne przedmioty, <grym> czy one idą specjalną, inną taśmą? Czy to... Jak to nie, wygląda? No to jest wszystko w jedno wrzucone tak naprawdę, nie? Opłaca się w ogóle to brać, czy się nie opłaca? No nie opłaca się, nie? Nie opłaca no, no się. Nie opłaca się, no ale to zależy, no bo wiesz, no my ludzie też żyją z takim przekonaniem, że to zawsze kurier wina, nie? No mhm. tak naprawdę kurier ma mało do czynienia z tymi paczkami, no bo droga paczki jest naprawdę długa. No to z magazynu do magazynu, czasami pojedzie nie tam, ona musi wrócić. Na magazynach pracują różnie ludzie, naprawdę. To Nie tylko... Polacy, ludzie z zagranicy też pracują, no, oni nie rozumieją w większości, co tam jest napisane nawet na tych paczkach, nie? Więc no, te paczki jadą tirami. no to nie są jakoś, wiesz, specjalne samochody do no, przewożenia no, no, tych paczek, no, no. no tylko to wszystko leci, że tak powiem, no, na nakupę, nie? No nie masz wpływu na to, czy ciężka paczka spadnie na lekką, no, no nie ma tak. Okay. No, więc teoretycznie kurier też nie ma wpływu na to, jak ta paczka do niego przyjedzie pod bramę. To jeszcze wracając do tego rzucania, bo to specjalnie nie na początku, bo wiemy, musieliśmy się rozkręcić, to teraz porozmawiamy sobie o tych mniej przyjemnych na pewno elementach. Narzekałeś na ludzi, ale ja też mogę ponarzekać właśnie na kurierów, bo niekiedy, czy się nie na kurierów zdecydowanie, tylko w ogóle na całą tą branżę. Bo powiem ci Mateusz, że czasami jak te paczki do mnie przychodziły, no to naprawdę były w opłakanym stanie. Te wszystkie filmiki, które... Obserwujemy w internecie, czy nawet na tym TikToku, popularnej teraz platformie, to tam jak czasami oglądam, no to to jest tragedia. Dlaczego ludzie w tej branży, niektórzy, tak bardzo nie przestrzegają tych takich normalnych zasad? No powiedzmy sobie szczerze, że na tym się nie powinno rzucać. No, nie powinno, ale wiesz, no, każdy człowiek jest inny. No. Trafisz na lepszego, trafisz na gorszego. No. No. Już do tego dochodzi, wiesz, klient wcześniej już ci podniósł ciśnienie. No to następnej też nie ma lekko, no wiadomo, no dużo zmiennych jest w tej pracy. No wiadomo, że humor... To no tak w każdej. No ja też mógłbym być dzisiaj wiesz, niezadowolony i krzyczeć na pracowniku, no ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. No nie o to w tym chodzi, no ale wiesz, jak spadnie ci 30 kilo na stopę, no to też nie jesteś zadowolony. No mhm. Odkopniesz, no nie oszukujmy się, odkopniesz no. taką paczkę. No. Już ci tu wszystko skacze, jesteś cały czerwony. No i cały dzień leci, że tak powiem, na łebne szyję, nie? Masz humor popsuty. Nie jest wesoło wtedy. No ale na przykład w twojej karierze często zdarzało się, że tymi paczkami tak rzucałeś? Często, nieczęsto. No wiadomo, zdarzy się, no, czy jakiś foliopak, czy coś, no to nie oszukujmy się, no poleci. Ale żeby rzucać, wiesz, jakimiś kartonami cięższymi, no to też nie o to chodzi. Też A znałeś chodzi... takich gagatków, którzy tak, wiesz, całkowicie, kurna, no, no, mieli No są to tacy, to że tak powiem, na wyjepce żyją, nie? No. No są tacy, no, nie, tego się nie pozbędziesz. Ale... I, i ta, takie osoby nadal no, ale pracują? To... Czy, czy są właśnie... No, pracują, nie, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to nie jest tak, że on nie ponosi konsekwencji za to, nie? Hmm. Firma jest w stanie dojść do tego, czy to on zepsuł tą paczkę, czy on ją przekopał, czy on ją rzucił, nie? No, za to są cały czas kary noty. Także to nie tak, że każdy jest bezkarny. Przez płot? Przez płot, no klasyka, nie? Domki jednorodzinne, no, no. najlepsze rejony tak naprawdę, nie? Dlaczego najlepsze? No bo jak kogoś nie ma, przez płot... Paczka jest doręczona, nie? Mm -hmm. no to jest, <laughs> dla nas, dla kurierów to jest najwygodniejsze, wie? nie? musisz się ożerać albo wiesz, niektórzy są tacy, no co mówią, dobra, niech pan wejdzie, przez furtkę zostawi na tarasie, nie? Wtedy jest spoko, ale no, głównie wiesz, nie ma tak, że to kurierzy sami z siebie, nie? Bo teoretycznie to my ponosimy odpowiedzialność za to, dopóki klient nie, od, e, nie, nie odbierze. odbierze tej paczki. Mm -hmm. Jeśli ty wiesz, przerzucisz sobie sam za pies zje, no to jest twoja wina ale w większości to dzwonisz do klienta, dzwonisz, to też jest spoko temat, o tym też pogadamy. Eee, no dzwonisz do klienta i klient sam mówił, niech pan przerzuci za płot. No, nie ma z tym problemu, nie? Mhm. Ale wiadomo, no przerzucić, a ja rzucić na dach, no to jest różnica. <laughs> No tak, ale no. miałeś na przykład takiego gościa, który ci tak irytował i specjalnie mu rzucałeś pakami? Ja na domkach mówię na domkach iść. w ogóle. Na przykład nie, wiedziały, że na pacy, no bo jak dostarczasz w bloku, no to wiadomo, że nie rzucisz mu pod drzwi. No. To jest oczywiste, ale na, maga na, na magazynie czy w samochodzie no, mogę. Są że... tacy, nie? Są tacy, co mają podgórkę z nami, ale to tylko i wyłącznie przez samych siebie, nie? To nie mm -hmm. tak, że wiesz, robisz wyliczankę, który dzisiaj będzie miał podgórkę. No nie no, musiał ci zajść za skórę, no, no nie ma innej opcji. Są tacy, co mają wieczna wizo. Tak, specjalnie? One, no, znaczy specjalnie, niespecjalnie, sam sobie na to zapracował. No, no. Za darmo niczego nie ma. No, zdarzają się tacy. Nie? <laughs> Czyli po prostu... No to jest chyba też, znowu to samo powtórzę, że ten czynnik ludzki chyba tak bardzo się liczy. Tak, Jak dobrze no, żyjesz wie, z gościem, no, i, no to... No kurier doderzesz człowiek, nie? To też jest człowiek, no i... No co mam ci powiedzieć? Nie no, ja, ja naprawdę... No do firmy, no ci kurierzy przyjeżdżają tutaj, kurde... Co pięć minut można powiedzieć. No i jest rzeczywiście jeden takiego, którego nie lubię i denerwuje mnie on, bo zawsze ma jakąś wymówkę. I też wiem, że nie żyjemy ze sobą na jakiejś super stopie, ale też no, są tacy, którzy są bardzo normalni i mi się to bardzo podoba, że podchodzą do tej pracy w sposób ludzki. No kurczę, pieczone też uważam, że to takie właśnie hamskie rzucanie chyba się zmniejszyło. No na pewno się zmniejszyło. No kiedyś, wiesz, nie było tyle kontroli, i nie było takiego pilnowania tego, nie? Teraz jest no, kilka takich większych firm, no i nikt sobie nie pozwoli na straty. Bo to wiesz, to są straty, klienci uciekają, fama się roznosi, że tu jest to, tu jest tam. Kiedyś była taka firma, Pamiętam, oni mieli bardzo negatywne opinie, nazywali się chyba Siódemka. siódemka była. Kojarzysz tak, takie coś? Siódemka, no. Kurde, oni mieli, jak ja wpisywałem to w Google opinie. Ja ci ja to zobaczyłem, mówię co tam się dzieje. I tak nawet był taki slogan, że oni pracowali chyba jak siódmy dzień tygodnia, dlatego te wszystkie paczki były w tak opłakanym stanie. A masz swój osobisty ranking firm kurierskich, które są według ciebie najbardziej rzetelne, najlepsze? No nie, no tak na to nie patrzę, nie? Nie, nie patrzę wali tak cię to, to, czy to jest... No wiesz, no nie wiem, jak to dokładnie wygląda w innych firmach. No, wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, tak? Mhm. Ja osobiście, jak już coś zamawiam, to najczęściej, jeśli nie miałem opcji wyboru danego kuriera, czyli samego siebie, no to mhm. zamawiałem paczkomat, nie? No bo najwygodniej. Mhm. No wiesz, nie użerałem się z nikim, nie dzwoniłem, nie próbowałem, wiesz. Jak mnie nie ma w domu, a często mnie nie było, no to wiesz, no, paczkomat 48 godzin na odbiór, więc... Mhm. Zawsze był ten komfort, nie? No mówię, jeśli była opcja wybrania samego siebie, no to wiadomo, nie? Jeszcze na tym zarobisz. No, no tak. <laughs> o, ja miałem ten komfort na przykład, że mieszkałem na rejonie, na którym jeździłem. Także jakaś przerwa, to do domku, cyk, cyk, kawka w domku. Nie, wiesz, nie było jeżdżenia po jakichś stacjach czy coś. No, no. To jest akurat najlepsze, co może ci się trafić, jeździć po swoim rejonie. Bo raz, że z nas sąsiadów, zawsze się z nimi dogadasz. No a dwa, że jak masz przerwę, no to jedziesz do domu. No to tak, no to, to jest niewątpliwie duży plus. A powiedz mi, jak wygląda sprawa, właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś, odnośnie tego awizo. Czyli, bo to też mi się często zdarzało, że siedzę cały dzień w domu. Wiem, że jestem ta, w domu, nie? Tak, cały dzień w domu, a nagle na 5 minut do sklepu jak akurat w tym czasie. Nie, siedziałem. Tak, tak jest dosyć często. No dobra, uznajmy, że tam też tak było. Byłam w domu. Ale autentycznie. no Ile razy mi się tak zdarzało, to jeszcze tak mieszkałem w Poznaniu. Mm, to było kilka dobrych lat temu. Siedziałem w domu, byłem chory czy coś i autentycznie gościu do mnie dzwonił. Nie, nie, że dzwonił, bo, nawet, bo tak naprawdę zostawił to awizo. Ja poszedłem do skrzynki i patrzę, że po prostu nikogo nie było. Specjalnie tak robiliście? Bo po prostu nie chciało wam się wchodzić i po prostu awizo jest wygodniejsze? Znaczy specjalnie, nie specjalnie, bo wiesz, są takie sytuacje, tak ty na przykład mieszkajesz w bloku, domofon nie działa, dzwonek nie działa. Klient nie poinformował, wiesz, no skąd my mamy wiedzieć, że nie działa domofon. No, jeśli nie napisz ESK albo nie zadzwoni, że no panie kurierze nie działa domofon, proszę zadzwonić, ja zajdę. Nie ma problemu, nie? Mhm. Ale wiesz, dzwonisz, ty słyszysz sygnał, tobie może w mieszkaniu nie działać domofon. No to co? I wracając do telefonów, no my jako kurierzy niech się ludzie w końcu nauczą, nie mamy obowiązku dzwonić do was, nie? Nie macie. Nie, no to jest kwestia klienta, i to w jego interesie powinno być i jemu powinno przede wszystkim zależeć na tym, żeby odebrać paczkę, a nie w kwestii kuriera, nie. No tak. tak. To ty zamawiasz i to ty za nią czekasz. Mhm. Czyli, to Czyli to jeśli jak ty wonisz... chcesz odebrać paczkę i wiesz, że cię nie będzie w domu, to piszesz rano Eskę, nie ma mnie w domu, zostaw tu i tu, albo przyjedź za dwa dni. To nie jest żaden problem napisać SMS. No ale jak nie ma numeru? Zawsze musi być numer. Jak nie w mailu, to w SMS-ie. Jak będziesz chciał znaleźć numer, to znajdziesz numer do kuriera. No tylko wiesz, dzwonić na tą infolinię, to tam już kurde go nie ma. Niekoniecznie na infolinię, Można po sąsiadach popytać. <noise> to, to, My też czyli... musimy u sąsiadów zostawiać paczki. Ile razy? Ale to jest w ogóle mega dziwne. Bo na przykład jeżeli ja dobrze nie żyję z sąsiadem i ty mi zostawisz paczkę u sąsiada, a ja po pierwsze gościa nie lubię, nie chcę go oglądać, nie ufam mu. A co właśnie w takiej sytuacji? Zostawiasz paczkę u sąsiada i on mówi, że nie. Nie, 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 mam jej. To co wtedy? Znaczy wiesz, ty jako ty, jako kurier jesteś w miarę czysty, no bo masz potwierdzenie, załóżmy wpisujesz nazwisko gościa, u którego zostawiałeś, po GPS-ie widzisz, zostawiałeś u kogoś innego, bo skanery nasze, które mamy, mhm. no to mają GPS, no i widać, jak doręczasz paczkę w którym miejscu, o której godzinie, w której sekundzie, no i zawsze musisz pisać odbiorcę, nie? No dobra, ale to jest jakoś tam u was gdzieś wpisane, to jest dla was wygodne, żeby po prostu, o... Ten i odbiera, dobra, za pleców pukam, Zostawię pan, no dobra, biorę. To jest zgodne z regulaminem, Aby zostawiać paczkę Tak, no możesz u zostawiać, Mamy możesz. pośredniego doręczenia paczek, nie? Bo to, że jest na przykład osiedle chronione nie to jest spoko, to rozumiem, ale tak, u sąsiada? Masz do tego, możesz sobie wykupić dodatkową opcję do rąk własnych i tylko ty możesz ją odebrać, bo tylko tobie przychodzi pin na SMS-em, który musisz A. mi podać, żebym ja mógł tobie dać paczkę. Jest taka opcja dodatkowo, że tylko ty ją możesz odebrać. I nie możesz wtedy zostawić nie, gdzie indziej. Wtedy nie możesz jej zostawić. Mhm. No chyba, że wiesz, że to jest koperta, dzwonimy, zgadamy się, że ty mi podesz pieniądze ja i zostawiam w skrzynce na listy. Wtedy mhm. tak, spoko, nie? Bo wiesz, co jeszcze mnie zastanowiło, że na przykład, mm, a pod drzwiami nie możesz zostawić w bloku. Na zgodę klienta mogę. No na zgodę? No to wiadomo, no. To, to możesz nawet ją otworzyć. Nie chyba stworzyć nie możesz. Nie, nie. nie <laughs> tak sobie pomyślałem, nie, że nie. Panie zobaczy wszystko, jest okej, okay, ale nie, to nie. byłoby głupie. Nie, ale na zgodę klienta, jeśli go nie ma w domu, wiesz, zgadacie się, on ci wyśleszkę potwierdzającą, niech pan zostawi pod drzwiami nie ma sprawy, to śmiało możesz zostawiać, nie? Bo wtedy odpowiedzialność przechodzi na, na, na no jasne. klienta. nie? Ale kiedy nie masz tego i nie, nie dodzwoniłeś się, to pod drzwiami nie możesz zostawić. Teoretycznie możesz, praktycznie jak ona zginie, to jest twoja wina. To jest twoja wina, no tak myślałem. Bo wiesz, co mnie jeszcze zastanowiło, że tak zostawisz na przykład taką paczkę. Gościu zamówił sobie, nie wiem, torebkę Louis i za tam 10 tysięcy. Zacznijmy od tego, że nie zamówi. To torebki Louis za 10 koła kurierem. <laughs> no skąd wiesz? Ja zamawiałem. <laughs> ale akurat nie Louis. <laughs> nie, ale to ogólnie, to też jest bardzo takie sporne. Ale z tymi sąsiadami nigdy mi się to nie podobało, że ktoś zostawiał mi u sąsiada. To też było dla mnie takie niehalo. Wiesz, no to jest też kwestia indywidualna. Jeśli się nie dogadujesz z sąsiadami, no to wiesz. W większości jednak żyją w zgodach, wiesz, tam i razy drzwi się znają. A masz jakąś kwotę, od jakiej? Albo do jakiej możesz przyjąć paczkę? Czyli że paczka nie może być więcej warta niż nie wiem, 5 tysięcy? Czy nie ma Czy przyjąć czy doręczyć? Doręczyć. No, że za maksymalna wartość paczki za pobraniem. Ile może ci ktoś nie Teoretycznie... Nie ma czegoś takiego, ale no wiadomo, no nie weźmiesz paczki, która, wiesz, może nie, że nie weźmiesz. Ty jako kurier masz obowiązek zabrać paczkę, no też w różnych firmach jest to inaczej, u nas było na przykład do 4000 euro, nie? Jeśli mhm. jest powyżej to... 4000 euro, możesz powiedzieć, że nie zabierasz tej paczki, no bo jest za bardzo, za, za, za droga, nie? Aha, czyli do czterech koła musisz, nie euro. musisz wtedy, euro, no to będzie mi więcej... Do czterech koła euro musisz. Mhm. No a powyżej czwórki, no to w takim razie będzie gdzieś mniej więcej tam do 20 tysięcy, nie? No, wiesz, no wtedy jest albo odbiór własny na oddziale, albo jedzie ktoś z biura. A to dla was chyba też nie jest komfortowe, żeby... No wiesz, no nie masz wpływu, wpływu na, na to, bo cały czas tą gotówkę tak naprawdę nosisz przy sobie, no. nie? Cały czas ją tam gdzieś mielisz albo wiesz, zostawiasz w aucie, żeby z tym nie chodzić, zamykasz auto. No ale nie masz wpływu na to, ile w ciągu dnia ci się uzbiera, no nie jesteś w stanie tego przewidzieć rano ale no wiesz jak widzisz paczkę która jest z 15 koła pobrania i jeszcze masz sługowy, że masz sto innych i tam też się może trochę uzbierać no to już jest trochę no inaczej nie tym bardziej że no, nie wszędzie jest wesoło na każdym rejonie no. No. są lepsze przyjemniejsze rejony no i są wiesz takie gdzie możesz dostać ciemne uliczki nie i tam no też chodzisz tam też zamawiają. Zdarzały się kojarzysz takie jakieś nie wiem, no ciężko to nazwać napadem, ale no... No mi osobiście i w takim moim gronie się nie zdarzyło nigdy, no ale słychać czasami, nie? Tam gdzieś w internecie, że jakaś napaść na kuriera, coś. No tak, bo jak ktoś wie, że wiesz, dostarcza... Wiesz, takie no zacznijmy od tego, no to... że też nikt normalnie nie zamawia paczek za 15 czy tam 20 koła. No to są albo firmy, Albo rzeczywiście, jakieś tam znikome przypadki. No i tu już też ci się zapala lampka, bo nieraz były takie na przykład ustawki. Że wiesz, ktoś zamawia paczkę za dużą ilość pobrania. Płaci, a za rogiem dostajesz łeb i kasy nie ma, paczki nie ma. I... Zdarzałeś takie rzeczy? No, zdarzałeś. Kurde. No, jak w każdej branży są i te lepsze i, i gorsze. A jakbyś miał powiedzieć, takie twoje najgorsze doświadczenie? <grym> Miałem raz. No. Z takim bardzo nieprzyjemnym panem, który no, nie był do końca ogarnięty. Telefon z jednej firmy, telefoniczny. Telefon. No, telefon zamówił, nie? Z umową. No. Te firmy, które zazwyczaj wysyłają te dokumenty, te faktury, te umowy, oni nie konsultują z nami, wiesz, godzin na nic. A za pobraniem klient, jak sobie wiesz, dopłaci, no to oni mu tam powiedzą, że kurier przyjedzie o 17, o 18, o 19. No a nikt normalny nie jeździ do tych godzin, nie? To, tam, no. wiesz, to są już godziny takie wyjątkowo odświętne. Mhm, mhm. No, on dopłaci, oni mu powiedzą, że przyjedzie o 18. No i, ten, i że tak powiem, klient żyje w błędzie cały czas, nie? Bo ty jesteś tam u niego o 10, a on sobie zamówił paczkę na 18. Ale nie o to chodzi. No, on wiedział wszystko najlepiej, nie? On sobie tam z tym panem na słuchawce sobie uzgodnił, że kurier przyjedzie o ósmej. Mhm. No i wiesz, od ósmej telefon za telefonem od typa, o której pan będzie, bo miał być pan o ósmej, bo tak się mówiłem. I wiesz, no tłumaczysz mu, że nie z tobą się umawiał. No jak masz być o ósmej, jak ty jeszcze jesteś na magazynie o tej godzinie? Do niego masz godzinę drogi, załóżmy, a pech tak chciał, że to był mój ostatni adres, czyli no był po południu, nie? Mhm. I przez cały dzień telefony. Blokujesz jeden numer, wyzwania z drugiego numeru, blokujesz drugi numer. No dobra, zajeżdżasz do typa. No? To może być dobre. On wie wszystko najlepiej, nie? Zazwyczaj dokumenty, które on musi podpisać, ty musisz je zabrać z powrotem, nie? On podpisuje, zabierasz z powrotem. Co nie chcesz czytać tych Nie, te dokumenty zazwyczaj są w paczkach. Są osobne dwie przegródki, jedna jest na telefon, druga jest mhm. na dokumenty, no i ty musisz ją otworzyć. Pan nie może je otwierać. Ja Wy jak nie mogę jej otwierać, jak muszę dokumenty wyciągnąć? To jest moja własność. No i co? No jak jest twoja własność, jak dopóki ty nie odbierzesz paczki i nie podpiszesz, to ta, ta paczka jest cały czas własnością kuriera. Ty nawet jej nie możesz dotknąć, tak naprawdę, no, nie? No. Nie. I koniec. Ja mówię, albo pan podpisuje, albo otwieram, albo zawijam kitę, idę do domu, odmowa i sobie pan pojedzie do, do tego, do biura sam to podpisać. Dobra, dobra. To były czasy pandemii i większość tych firm do dokumentów dawała długopisy. Nie było. Nie wiem dlaczego w tym przypadku nie było długopisów, ale miałem no ten sam, dokładnie ten sam, bo tych długopisów jeździło multum, aha. więc no, no miałem ten sam i daję mu ten długopis, bo była afera oczywiście. Oni pisali, że będzie długopis w środku. Nie ma. On nie chce tej paczki. O długopis się pokłócił. O długopis się pokłócił. No. Także mówię, aha, mówię, dobra, masz panie mój, to jest ten sam. On nie chce. On miał być w środku, on nie chce. Wy dobra, to dzięki odmowa przyjęcia jedę. On to na policję zgłosi. On to będzie zgłaszał na policję, to się wszystko nagrywa. To jest wszystko, cała rozmowa jest nagrywana. Mówię, albo pan podpisujesz, już pomijam to, że cała rozmowa trwa z 20 minut, albo podpisujesz, albo idę w długą, bo no, nie dogadamy się. Ale podpisał koniec końców, nie? Ale to straszny taki natrętny. Tak, oszołom. No po prostu oszołom, nie? To jest... I co, i później awizo za awizo. Parę razy mu się zdarzyło, że paczka wróciła, nie? Na szczęście przede mną też do niego jeździli dokładnie z tym samym. No ale ja się jakoś tam dogadałem, jak mówię, jak już straciłem 20 minut, no to żebym to załatwił, bo za tydzień znowu pojadę, nie? Bo kolejny raz ta paczka przyjedzie. W tych czasach, co chcesz jeszcze sobie powiedzieć no, o tym No To jest taka jedna naj, najświeższa no to że, tak powiem, sytuacja z telewizorem. Bo też często jest, że do abonamentu ci telewizor dają tam. Jakiś za złotówkę coś. Mówisz w sensie z, no z tych, tych no, telefonów, no. nie? No, Żeby no. nie mówić film. I też jest tak, akurat te telewizory jeżdżą, złotówka pobrania zawsze jest na nich. Aha. I ten pin y, do, do rąk własnych, nie? Co ci mówiłem wcześniej. No, no i jechałem. Pan mówi, że on pracuje do 15.00 i po 16 można do niego przyjechać. Mówię, wie pan co, no nie ma mnie o tej godzinie, no możemy się umówić na jakiś inny dzień, albo mogę panu to do firmy przekierować. On pracuje tam w tym budowlanym, to można mu przywieźć na ochronie, to tam. Mówię, dobra, ale to jutro, bo tam już jeździ inny kurier. Dobra, na następny dzień, zawieźli mu ten telewizor <noise> do, do, do firmy, do sklepu, w którym <noise> pracuje na ochronie. On tego jednak nie chce tu, bo on nie ma tego jak do domu zabrać. Dobra, no drugie awizo, czyli paczka wraca, nie? Do nadawcy. No, no, no. Po tygodniu znowu Aha, do, do nadawcy? Tak, masz dwie próby doręczenia. Jeśli są dwie nieudane próby doręczenia, to paczka to wraca. Jest no proste, nie? No. Ile można z tym jeździć? No i po tygodniu znowu wraca telewizor. Na ten sam adres, znowu po 15. Dobra, już tam się udało dogadać. Jakiś kurier jechał, ten co przejeżdżał, wracał później, przejeżdżał przez ten rejon. On mu może zabrać. Mhm. Był po 15, gościu do niego dzwoni. Ja będę po 17 jednak dobra, to dzisiaj nie załatwiamy Awizo. Awizo. Sytuacja się powtarzała tak z cztery czy 5 razy. wyobraź sobie, on... odsyłaliśmy i to wracało tydzień w tydzień. I ta tak z pięć razy spokojnie, nie? A że ty powie się chciało. Ale to jest naprawdę to jest już chyba trochę dziwne, że tak ludzie. I wiesz, i to nie osób, tylko kurierzy potrafią. później do niego dzwonili, bo do, nawet z czterech czy pięciu też kurierów do niego próbowało, wiesz, no bo żeby jakoś się dogadać, czy do firmy, czy tu, czy tamten. To później do niego biuro nawet wydzwania, nie? Mm -hmm. Koordynatorzy do niego dzwonią, że jest taka sytuacja, tu się nie idzie dogadać, jak to można zrobić. Brat odbierze. No, brat nie może odebrać, no bo jest do rąk tak, własnych. Tak, i... tak, tak. Jest lipa. On pójdzie do prawnika z tym. <laughs> Tacy są najlepsi, nie? A uwierz mi, że jest dużo takich ludzi, co oni wiedzą lepiej po prostu, nie? No, ale bo to jest lepiej, chyba to, co powiedziałeś na samym początku, że kuriera traktują właśnie jako takiego parobka. No tragasz, zwykły tragasz, nie? Zwykły tragasz, I tak. powiem ci, że na przestrzeni miesięcy to się staje coraz gorsze, nie? Aha, że ludzie to się, się bardziej staje zmieniają, coraz tak? gorsze, no i... No. Ale uważasz, że co, że czasy pandemii i w ogóle tego, co się dzieje obecnie na świecie wpłynęły na to? A w ogóle zauważasz zmienność ludzi? Że na przykład tego gościa, którego znałeś dwa lata temu, trochę się zmienił? Teraz? Nie, no to jakoś te czasy nie mają wpływu większego na to, jacy są mm -hmm. ludzie, tylko no po prostu tak to jest, nie? E, czasem pandemii złoto dla nas, żniwa, nie? Wszyscy siedzieli w domu, paczek tyle, Aha, no. cały rok, nie? Cały rok paczek multum, no wiadomo, kasa się zgadzała. E, teraz czasy trochę gorsze w kurierce, nie ma aż tyle roboty, jest bieda troszeczkę, czuć tą biedę, ludzie nie zamawiają tyle. Wiadomo, ci, co zamawiali, będą zamawiać dalej, no bo to jest nieuniknione. Ale no już nie ma tego tyle aż było. Nie? Czyli mówisz o tym, że kasa i teraz wszystkie te wydatki wpłynęły czuć, na to, czuć, że po czuć. prostu ludzie. Czuć. Czuć. Co się jeszcze robią. zmieniło w dzisiejszych czasach? No dużo obcokrajowców przyjechało. Mhm. Też zamawiają paczki. Mówisz też o Ukraińcach. Tak, mówię o Ukraińcach i to też jest w większości. Nie mówię, że wszyscy, no tu nie o to chodzi, żeby wszystkich do jednego wora wkładać. Ale no z większością się nie idzie dogadać. Nie idzie się dogadać. Albo nie rozumieją polskiego Raz, że nie życia? rozumieją, a dwa, że nie chcą się po prostu dogadać. Aha. Yy, u nas w firmach też jeździ kilku Ukraińców. Są naprawdę bardzo w porządku ludzie, nie można na nich złego powie słowa powiedzieć, ale jeśli oni już narzekają na swoich, że nie mogą z nimi wytrzymać i nie mogą się z nimi dogadać, gdzie się rozumieją, no to, to Co sorry, coś nie? jest nie tak. To Kurde, w te czasy w ogóle zobaczymy do, do, do czego nas to tak naprawdę doprowadzi to wszystko, co się obecnie dzieje. Ale z kim bym nie porozmawiał, to no wiadomo, że określone branże, tak jak sam powiedziałeś, że ci co zamawiają, to dalej będą zamawiać i też określone branże na tym zyskują. Ale ogólnie mocno odczuwalne jest to, co się dzieje na świecie, że jest kurczę, no po prostu gorzej. No wiesz, no niby. Przyszłościowa branża, nie? Kurierka No bardzo to cały, moim... cały, cały czas Oczywiście. będzie. Chociażby sklepy w galeriach, no jakoś towar będą zamawiali. Nie? No pewnie. To tylko i wyłącznie kurierzy wożą. No ale tu taki ząg nagle przyszedł, nie? No jest bieda, jest bieda. I to wiem, też jak... był powód dla dlaczego zrezygnowałeś z bycia kurierem? E, no w jakiejś części tak, nie? W jakiejś części tak. No, Zmniejszyły bo, wiadomo, się po prostu twoje zarobki. Wiadomo, już takiej kasy nie zostawało tyle, no a koszty cały czas rosną. No większość kurierów jeździ na swoich działalnościach. To nie jest, wiesz, to jest głównie samozatrudnienie. Mm -hmm. Ewentualnie jak jesteś pod kimś, jeździsz dla jakiegoś przewoźnika, no to wtedy masz umowy, ale większość jeździ dla siebie, nie? No czyli co miałeś założę, A ty jak pracowałeś? Ja jeździłem na, dla siebie, na własnej działalności, więc wiadomo, ZUSy, nie ZUSy, wszystko ZUS. płacisz. Tak. Fura, fura, tam. twoja. No, akurat moja, no większość też, wiesz, le leasingi, wynajmy. No, 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 no. Ale no to, ale no to widzisz, no to fura twoja, waliwo, czyli też po twojej stronie. No po mojej. A paliwo teraz to jest. Teraz jest spoko, bo wad wrócił, ale jak był ten mały wad na paliwie, to też było nieciekawie. Mhm. Wiadomo, firmy dawały jakieś tam dopłaty. Nie wiem, jak w innych u nas, w innych, u nas była tam dopłata. Mhm. Ale to nie były duże pieniądze. No oczywiście. Nie. To, nie, to nie były duże pieniądze, żeby to zrekompensować. Mhm. Ile dziennie przejeżdżałeś kilometrów, żeby sobie wyobrazić, ile można. Ja bym chciał trafić, ile mniej więcej. Płaciłeś za paliwo, więc powiedz, ile kilometrów robiłeś dziennie? Ja miałem fajny rejon, bo jeździłem na przedmieściach, także miałem osiedle jedno fajne, duże, także ja tych kilometrów nie robiłem dużo. No, wychodziło dziennie koło 90. Kilometrów? Tak, kilometrów. A to jest tak, jakbyśmy mieli ustawienie. Nie, to nawet nie jest średnia. Średnią to tak możemy no. liczyć 180-200 To jest kilometrów. średnia? No. To ile robią takie, kurde, hardcrowcy? No Na najdalszą strefę, no spokojnie, po wiochach można tam trzy paczki zrobić, nie? No dobrze, ale, ale ile to wiadomo, to oni czym robią? dalej jeździsz, mhm. tym masz inną stawkę za doręczenie, nie? To nie Aha. tak. Czym bliżej masz, to masz mniejszą po prostu I, no, kasę o. za tę. Dobra, bo to zaraz o to ciebie zapytam. Ale na początku jeszcze mi powiedz co odnośnie tego, ile takie tacy najbardziej hardkorowi kurierzy, ile oni kilometrów mogą robić? Różnie, nie. Ja nie, akurat mi się nie zdarzyło w mojej karierze jeździć na te najdalsze strefy. Ale wiesz, to tak naprawdę możesz mieć. Z magazynu na Rejon w jedną stronę 70 km, spokojnie. No to dziennie ile może zrobić z 300? O. To jest strasznie dużo. Dzień w dzień. Dziękuję. busa co 3-4 dni. Są koszta, są koszta. Nie mówię. No to daj spokój, no przecież to jest kurde, niebagatelny koszt. A to kimś ile pali wchodzi? <laughs> A ile twój pali? No nie, no tak busy średnio 10-12. No, dyszkę można przyjąć. nie? Powiedziałeś o tych stawkach, to mnie bardzo zainteresowało. Jakie to są stawki? Właśnie w tych jak powiedziałeś o pierwszym rejonie, tam drugim, tak bo to tak się na to mówi? Tak, tak No, masz zazwyczaj pierwsza, pierwsza strefa, druga strefa i trzecia strefa, nie? I co pierwsza tak. strefa to jest miasto pewnie, tak? No zazwyczaj to najbliższe, nie? No okay. zależy gdzieś ma, gdzie masz magazyn, nie? Bo może, możesz mieć magazyn Aha, gdzieś, czyli no. magazyn to jest punkt docelowy. Tak, no nie i od magazynu. Od, ma, nie, 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 nie. od magazynu zazwyczaj wiesz, to mhm. tam kilometrowo po prostu się liczy, nie? Promień. Dobrze, no to pierwsza strefa, ile to wynosi? Różnie, nie powiem ci, bo w każdej firmie No to ile w twojej wynosiła? Po podwyżkach to tam kręciło się koło 4,50, nie? 4,50 za stopa. Okej, okay. i nieważne czy nosisz, kurde, 30 kg. Kilogramu... Znaczy to akurat też, do wagi też była tam jakieś grosze były, nie? Za kilogram? Aha, no tak mówiłeś na samym tak. początku. U nas akurat w firmie, nie? Nie, nie w każdej masz no inaczej. Także to się... 4,50, pierwsza strefa, druga strefa? Złotówkę więcej, może nawet nie. Dobra, 5,50. Trzecia strefa? Tak, załóżmy, nie? Też złotówkę? No, można tak przyłożyć, nie? To tam złoty, złoty 50, coś takiego. Mm -hmm. to, to, to tak wolałbym chyba na tym mniejszym. no wiesz, koniec końców to się wyrówna, nie? Bo mniej paliwa dradzisz A, no tak. No. Więc koniec końców to ci się wyrównuje. No to dniówkę jaką mogłeś mieć? No właśnie, poczekaj, cztery, to jest ciężko mnie, no to 4 pięćdziesiąt. No to też zależy, no bo wiesz, dzień, każdy, każdy dzień jest inny, nie? No to ale nie minimalnie ile paczek? No stuwa chyba to jest najmniej. Nie, 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 nie. No teraz są takie czasy, że jest mniej, nie? Tak? Zdarzają się i takie dni. No a wiesz, to... też nie możesz patrzeć u nas na kwestię ilości paczek, nie? Bo to i tak nie o, masz paczki tylko od stopa. Możesz no to mieć 150 s... paczek, a masz 60 stopów. No oczywiście. No, bo, no, no ale no to załóżmy, że masz tego no tak minimalnie, no nie wiem ile mam powiedzieć, 50 stopów? No to tak, takie minimum jest zazwyczaj. Nie? Kiedyś czy teraz? <laughs> teraz, no. Ale teraz. wiesz, do tego dochodzą odbiory, nie? Za odbiór też masz płacone. I, Aha. Wiesz, to dopiero, że tak powiem... Później widzisz, nie? Ile masz odbiorów, bo to odbiory dochodzą w trakcie dnia. Mm -hmm. No nie powiem, idzie wyżyć, idzie odłożyć. Jak ktoś chce, to zarobi. Ale to wiadomo, mm -hmm. to się łączy równa z tym, że, że no jeździsz do wieczora, nie? No Ale kasa jest. Kasa jest. No ale ile można? To, no to ile się zarabia w takiej branży? Jak ty jest. Do mnie mam poczucia. już co dwa tygodnie. Mamy kasę tak naprawdę co dwa tygodnie. Aha, co dwa tego nie jest wypłata? Tak. Mm -hmm. Pierwszego, w sensie ostatniego i piętnastego, nie? No, no, no tak, no w no, połowie. No to ile można zarobić na byciu kurierem? To też są różne kwoty. No masz widełki, no nie wiem, no. Pięć, Od czterech dziesięt... do 8 na dwa tygodnie w takich normalnych czasach, nie? Takich... Na dwa tygodnie? Na dwa tygodnie, no. no. dobra, no to załóżmy, że jesteś takim kurde krezusem kurierstwa. 8 i 8, czyli 16 tysięcy. A kosztów? Z tego ile jest? 5? No, połowa, nie tak naprawdę. To znaczy, no, też zależy, no, masz swoje auto, to masz mniej tych kosztów, nie? Ale z drugiej strony masz, wiesz, naprawy buca, masz ubezpieczenie. To no. no, tak ciężko powiedzieć, nie? Ale ogólnie, mm, jak chcesz, to zarobisz. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że to jest. Ale chyba na, chapisz na się, nie? Mhm. Coś za coś. Albo jeździsz do wieczora i nie masz życia nic i masz kasę, albo jeździsz do normalnych godzin, zarobisz, że tak powiem, przyzwoite pieniądze. No i coś jeszcze z tego życia ci zostanie. Ale to wiesz, to nie jest tak, że wracasz po pracy i masz multum energii, nie? To, to, to tak nie działa. No, no, no. Bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest taka łatwa robota. No nie to jest, jest łatwa robota. No. Nie jest A jest to znaczy... bardzo niewdzięczna praca przede wszystkim. I, I właśnie chyba z tej naszej dzisiejszej rozmowy to zauważam, że nie wiem, to oczywiście nie rysuje się na twojej twarzy czy smutek, czy coś takiego, ale jednak widać, że dotknęło cię to, że ludzie tak postrzegają kurierów. Tak cię to gdzieś tam wewnętrznie chyba boli, nie? Znaczy, boli, nie boli, nie? No w sensie... Znaczy, nie, nie jest to ból, z którym nie możesz żyć. To nie o to mi chodzi, ale no, jednak no, tak bardziej urąga. No nie pomaga w tej pracy, nie? To, no, to jest główny czynnik, dlaczego ta praca jest taka niewdzięczna. Ludzie nie chcą współpracować z tobą. Wracając do tematu rzucania paczek przez płot. O. Też historia mojego magazynu chyba. Pani zamówiła karmę do kota Domek jednorodzinny, nie było jej w domu Kurier dzwoni Czy może przerzucić zapodnie? nie? Spoko, nie ma problemu, no ale karma do kota Czy tam żwirek, już nieważne, no trochę waży, nie? Ale przez żywopłot Miał Co, uderzyło w kota? Spadło w kota I teraz, no. telefon do biura Halo, halo, chyba kota zabiłem Nie rób sobie żartu Autentyk historia. Naprawdę? Autentyk historia. Ale chyba wstał, ale. Za długo już pewnie nie ten. No, no do końca nie jestem <grym> przekonany, czy przeżył. Ale autentyk historia, nie? Paczka spadła na kota, kotek miał i. No to... To karma przyjechała, a kota nie ma, nie? <grym> <grym> ale to ci powiem, że to już taka hardkorowa. No, że, ale, ale wiesz, jakieś tam szczęście. No jak jak był żywopłot? No nie widziałeś, co było za żywopłotem, nie? No pani wyraziła zgodę, żeby poleciało za żywopłot. No bo wiesz, co coś może No najwyżej się rozerwie, nie? No, to kotki zjedzą. No chyba. Chyba nie. Ty no, ale jeszcze yy, powiesz W ogóle jak mówiłem w firmie, że chcę przeprowadzić nagranie z kurierem, to każdy do mnie mówił. Z kurierem? O czym to byś z nim gadał? A ja mam wrażenie w ogóle, że to jest w ogóle taki bardzo ciekawy temat, bardzo dobrze mi się w ogóle z tobą rozmawia Na, na, na to bo jest kilka takich fajnych elementów, gdzie można, wiesz, się ludzie nie, nie wiedzą, jak to wygląda z drugiej strony, nie? Oni tylko widzą, klikną sobie, zamawiam, kurier przyjedzie spoko, pokoju, nie? No, tak to jest no, normalnie. Taki... Tak jak mówiliśmy na początku, że no, nie wiedzą nawet, jak ta droga paczki wygląda, nie? Wiesz, no kurier musi odebrać, to już, wiesz, ma kilka paczek na sobie, on musi to zwieść, to potem przyjeżdża przez magazyn, to wjeżdża na tira. To tak. z magazynu na magazyn. No jest. Ale fenomenalne w dzisiejszych czasach jest to, że ja zamawiam o godzinie 12.30 we Wrocławiu kabel. Widzę, że gościu jest suwałk, ja o 10 mam na drugi dzień. To, jaki, jaką zmianę logistyczną przeszła ta branża, jest czymś absolutnie fantastycznym. Ja jestem wielkim fanem. Zamawiania rzeczy przez internet nie lubię i nie uczęszczam do sklepów, do galerii bardzo rzadko. Wszystko autentycznie zamawiam. No wiesz, czym trzeba kupić klienta, nie? Jeśli... No to jest fenomenalne, naprawdę. I to też i firmy i przede wszystkim sprzedający, no wiesz, no tylko na tym zyskają, nie? Tak. My też jesteśmy zadowoleni, no bo, bo jest robota, jest kasa, no także, no wiesz. Ale logistycznie jest to absolutnie świetnie rozwiązane. Y o, to, o, o, o co chciałem ciebie zapytać. Czy jest na przykład tak, że jakbyś się miał, załóżmy hipotetycznie, wiem, że nie chcesz do tego wracać, ale gdybyś miał się zatrudnić w jakiejś firmie kurierskiej, jest to w ogóle jakaś różnica? Na pewno, nie? No bo wiesz, nie wszystkie firmy wszystko wożą. Niektórzy wożą drobnice, niektórzy wożą gabaryty. No w każdej jest na pewno inaczej, nie? Stawki są inne, inaczej to wygląda. Mhm. No, no okej, okay, ale... Na przykład, nie wiem, ja jako oczywiście zwykły Kowalski, zawsze mi się wydawało, że DHL uchodzi za takiego najlepszego, nie wiem, najbardziej premium. Na tej samej półce położyłbym chyba FedEx. oj nie, 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 FedEx już chyba nie. nie? Raczej nie, to już nie ta półka chyba. No, jeszcze tak dobrze się kojarzy zawsze UPS. Wiesz, no DHL, no UPS, no bo to takie mocno międzynarodowe firmy, nie? Mhm. Tam wiesz, te transporty lotnicze, nielotnicze. To one mają tego multum, nie? No DPD tak się już, już gorzej kojarzyło zawsze. Gorzej czy nie gorzej, nie? To też tam jeżdżą paczki za granicę, oni też to wysyłają, też jest ten transport lotniczy. Mhm. Wiadomo, no u nas jest, jest jak jest, też nieźle, ale to wiadomo, nie? Też jest potężne. Czy są jakieś takie? Jeszcze TNT było coś takiego kiedyś. Jest, jest daleko? Ale to? czy jest, to nie wiem, ale było na było, pewno. Było, było na pewno. No masz te no, imposty przede wszystkim mhm. paczkomaty. No GLS-y jeszcze są. O, jeszcze jest GLS. No. Coś jeszcze bo tam zbieram. A powiedz. Mi... E, no jak, no przecież nasza firma państwowa jest jeszcze. Poczta Polska. Pocztek. No. Pocztek. Pocztek. <grym> no. Ale nie, pocztek w ogóle chyba jako jeden ma zaznaczone, że paczka nie musi być na drugi dzień. Nie ma, że oni nam dostarczają... Tak, nie że widzę i tak. No, no wiem, ale wiesz o co chodzi, że Pocztek jako chyba jedyny jak zamawiam paczki i jest właśnie poczteks, to widzę to, że... No nie wiem, nie mam pojęcia, no, a nie tak zamawiam. się zamawiam. Ale rozwinali się, rozwinali się, jest tego coraz więcej, nie? Mhm. Tych kurierów z poczteksu. No tam Mateusz, się. czy mocno różni się bycie kurierem, czy w ogóle jest rozróżnienie, bo ja tak od razu postawiłem tezę, jej nawet nie zdiagnozowałem. Kurier paczkomatowy, a kurier, nie wiem, zwykły? Są wyodrębniona branża, że gościu jeździ tylko do paczkomatów? No na pewno to się różni. nie? No, ja nie jeździłem Ale jest nigdy. tak? No jest tak, jest tak. A jest no, tak. No, jest to jest. Dobrze założyłeś. I do tego sobie dołącz jeszcze kurierów paletowych, którzy jeżdżą windami i rozwożą tylko palety. No bo ludzie palety też wysyłają paczki na paletach, jakieś duże rzeczy, nie? No, no, no bo no. wiesz, kilkanaście kartonów na Czyli palecie. Czyli mamy trzy typy. Kurier, kurier paletowy, kurier paczkomatowy. No i do tego, wiesz, tam teraz są kurierzy miejscy, co jeżdżą rowerami. Tacy okay. też są. Ale to, wiesz, głównie w centrach miast, w tych większych mm -hmm. miastach, nie? Czy coś jeszcze jest? Nie wiem, chyba nie znam. Dobra. Ale... Kurier, no bo nie ma co ukrywać, paczkomaty to jest złoto, nie? Złoto. No każdy docenia, każdy cieszy się, że jest. W ogóle słyszałem, że teraz nawet sklepy osiedlowe mają tak, że w swoim chyba zapisie, jeżeli chcesz otworzyć sklep osiedlowy, to jeżeli nie ma obok paczkomatu, to nawet się nie otwiera, że kiedyś ludzie przychodzili do osiedlowego, a teraz przychodzą do paczkomatu i zajdą do osiedlowego. To już się tak wyrobiło, ale nie o tym. Powiedz mi, czy chciałbyś się przebranżować, gdybyś miał hipotetycznie wejść w ten sam grunt na właśnie takiego kuriera paczkomatowego? Niekoniecznie. Czy to jest gorsze? No, wiesz, no tak jak ci mówiłem wcześniej: nie wszędzie dobrze, tam, gdzie nas nie ma. Nie wiem, jak to tam dokładnie wygląda, ale chyba nie, chyba bym wolał zostać już przy tym, co było, nie? Mhm. A ewentualnie na paletowego, bo wiadomo, mniej trochę roboty mają, mniej się nadzigają. Paleciak, nie paleciak, ale też ciężka robota. Wiadomo, oni mają tam mniejsze rejony, więcej rzeczy muszą magarnąć, Parę razy się wracają na bazę, bo nie wszystko wezmą. Teraz w ogóle ludzie tyle zamawiają tych paczek do tych paczkomatów, że pewnie no często nawet mi się to zdarza, że paczkomat jest przepełniony, znajdź go swoją paczkę w drugim. To taki gościu, który też, no, nie może załadować dwóch do tego samego, to on musi kurde później jechać, 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 jechać. Są multiskrytki teraz, nie? Coś się orientuje też spoko opcja, ale jak to tam dokładnie działa, jak to funkcjonuje, no to mówię, nie wiem, nie mam pojęcia. Kurde, fenomenalne, nie? Fenomenalne. Nie, no w ogóle ta... Ale coraz więcej firm wprowadza paczkomatami. No to nie? zauważyłem. Coraz zauważyłem. Ale Grobox chyba nawet coś takiego teraz tak, widziałem. Groboxy takie zielone, tak. ja UPS obsługuję. Aha. DHL też wchodzi z paczkomatami. DPD też już postawiło te swoje automaty paczkowe? Mhm. Tak, tak, tak widziałem. No i jest Orlen paczka. No i jest Orlen paczka. W ogóle chyba Orlen paczka jest najtańszą z możliwych opcji. Możliwe, tak mi się nie? wydaje, Możliwe, ale pewnie nie. nie jest. A dostarczanie, powiedz mi, paczek do takich żabek, do osiedlowych sklepów, to jest spoko? No spoko, no w sumie działa to tak jak paczkomat, nie? Czy tam jakiś punkt, no. jakiś pick-up, to na tych samych zasadach to działa, nie? Tylko wiadomo, z tego co wiem, to tam Dino też ma takie rzeczy, Polo, nie Polo. Często to się, zdarzasz się z tym, że jest kolejka, no i pani cię nie przejmie. No. O której kończyłeś zazwyczaj robotę? Czternastej mnie nie było. Czternastej? No, ja byłem tym typem człowieka, co woli pobiegać i skończyć szybciej. Wiesz, tu się cały dzień, tu kawka, tu kawka, no. A tacy też są, nie? Nie mówię, że nie spijałem kawek na, no. na firmach, na rejonie, bo to wiesz, to też jest... Jak masz chwilę, 5-10 minut, to kawkę wypijesz, pogadasz chwilę. I jest spoko, nie? Ale no... No, szybko kończyłem, szybko kończyłem, a tam jakoś, Ty byłeś... Z tyłu, to jest, tyłu. wiesz, jak sobie ułożysz rano, no Oczywiście sobie A jak, z... jak powiedziałeś, jak sobie ułożysz choćby paczki na wozie. Jeszcze jeden temat, o którym chciałbym z tobą porozmawiać, to dieta. Bo jak patrzę na przykład na osoby, które siedzą w transporcie, mówię tutaj o zawodowych kierowcach, no to ich dieta nie wygląda zbyt dobrze. A jak wygląda nie wszystkich, żeby nie było. A jak wygląda dieta kuriera? Kanapeczki, tak, kanapeczki termosik, kanapeczki rano tak, spoko zawsze jakieś. O, a obiadek tam się... gdzie? Obiadek? Ja no. jeździłem do domu często. No dobrze, no bo ty miałeś na swoim rejonie. A jeżeli ktoś ma na... po wioskach musi jeździć, to gdzie ma zjeść obiadek? No albo bierze, wiesz, ze sobą. No takich też znałem, wiesz. Mm -hmm. Pudełeczka sobie szykuje dzień wcześniej. to Sobie bierze ze sobą. Przerwę sobie zrobi, kiedy chce. Zje tak, jak potrzebuje. Stacje, hot dogi też często bywałem, żabki. Jakieś, wiesz, hot dogi, panini. Też zawsze dobrze wjeżdża. Mm -hmm. no, no ale to nie jest zdrowe, nie? Znałem takich, co jeździli do garni. No, pi pierogi na obiad, do restauracji, jak była na rejonie. Mm -hmm. No wiesz, no, kwestia gustu. Nie? no dobrze, Jak masz a... czas, chce ci się, z napiwków sobie na pewno zjesz w ciągu dnia, nie? To jest taki gwarant. No to to jest jesz akurat za fajne. Darmo, nie? No nie ukrywajmy, no, jesz fajne. za darmo. A na przykład wiekowo, jak wyglądają kurierzy, to jest raczej praca chyba dla młodych, nie? No ja powiedziałbym. Widzisz na przykład 50 latka, który jest kurierem? Są, są lekko. I to są naprawdę? Wiesz, to są tacy kurierzy, którzy jeżdżą po 10 lat, 15, to są stare wygi, ich nie przerobisz ich, nie? Kobiety się zdarzają, też dosyć często. Jak? I to podziwiam, naprawdę podziwiam, bo naprawdę robią tą samą robotę zazwyczaj co my. No bo ulg nie ma, no? Jak? No teoretycznie są, nie? No kobiety, wiesz, nie muszą dźwigać takich paczek jak my, no, wiesz? Do klienta telefon, zapraszam na dół, pomóc, coś... No. Logicznie, nie? Ale targają, chodzą, podziwią, naprawdę, nie? Ja chyba nie zdarzyło mi się nigdy. Nie wiem, czy nawet. Na dostarczyć paczki to na pewno żadna kobieta mi nie dostarczała, ale ja nawet chyba nigdy nie widziałem. Jest dużo, jest dużo kobiet. Wiem z takich dziwnych, ja ci mogę opowiedzieć historii, <głos> <głos》, że kiedyś miałem parę, która była. Oni się razem zatrudnili i razem jeździli. Tak, są też, ta A taki. znasz takie? Tak, znam takie. A ty taki. chciałem się zaskoczyć. Nie, znam takie. A to jest akurat w porządku? E, jeszcze jak jeździłem we wcześniejszym miejscu, no to nawet mąż z żoną jeździł. I to też już w takim starszym wieku. Także spoko, nie? No wiadomo. Razem wiesz, cały czas. Chociaż nie potrzebujesz. Nie chciałbym przenosić. w sumie w, w takiej pracy no, że tak, razem tak. czasu, ale wiesz, no we dwóch zawsze raźniej, nie? Fajnie za, często dostać jakiegoś młodego na przyuczenie, we dwóch szybciej idzie robota, nie? Masz z kim pogadać. Też często właśnie ten. Bo na słuchawce gadamy z kumplami. Inaczej się pracuje, nie? Bo tak wiesz, chodzisz od tych ludzi do ludzi codziennie to tych samych. Tak jak mówiłem, nie? Dzień w dzień to samo. Teraz pytanie, skąd ludzie mają kasę, nie? Codziennie zamawiać paczki. No ile razy ci się zdarza zamówić paczkę. Oj. I to nie mówię wiesz, o rzeczach firmowych, tylko prywatnych. A, prywatnych? No, w raz w miesiącu, Max. Nie. Częściej? Częściej, częściej. <grym> nie no, ja tak myślę, że. Tak w ciągu miesiąca może z pięć paczek bym zamówił? Cztery? No, no myślę wydaje, że pięć to jest taka wartość o, graniczna no dla mnie. Ten. No ale są tacy, co zamawiałem dzień w dzień, nie? To jest. Ja w ogóle bardzo nie lubię zwrotów. I to mnie denerwuje, jak mam odesłać. Ja paczkę, dobrze, że teraz jest właśnie zrobione tak, że mogę sobie pójść do żaby. Do sklepu, czy tam do żaby? Tak, no i to jest odwrócić, świetne. I, to, On, to I w ogóle jest... uważam, że dla mnie takim wyznacznikiem jakości pod względem dostarczania, jak i wysyłania paczek, Zalando. Uważam, że to jest świetnie rozegrane. Masz jeden karton, odpakowujesz, nie podoba mi się, zaledwie. Dwa miesiące na zwrot. Dwa miesiące na zwrot, czy na chyba więcej, może jest. Nie wiem, niestosowne. No, no, mało ważne. No ważne. Tak. Ale jest spoko. Otwierasz kartonik, wypakowuje. Nie podoba mi się. Psz, zapakowuje. Dożaki, Nawet jest zrobiona. etykieta. Ta. etykieta I jest, ta, jest I, na, i, I to, druga naklejka. To dziadostwo, że Cyk, zapakowuje i idę. Cześć. To jest wyznacznik. Uważam, że naprawdę tak, Zalando ma to najlepiej no, ale rozegrane. Ale Gigant, no nie ma co się oszukiwać. Gigant, jeśli chodzi o paczki, nie. Jeździ tego multum, wysyłają tak. tego multum. Tak, czymś musieli kupić, nie? przede wszystkim tymi zwrotami. To taki był w ogóle gdzieś tam w kuluarach słyszałem, że to był ich model biznesowy. Możliwe. Na no? Zalando zawsze była darmowa, darmowy zwrot i, i, i wysyłka. Możliwe, no. Zara też miała czysto, darmowe zwroty? Tego też jeździło nie dużo. Nie wiem, czy na, te, na pewno teraz jest chyba, że od dwóch stów musisz zamówić. Ale Zdrowić, to, to teraz właśnie pozmieniali, nie? Coś tam, ten, że nie no. ma już takich darmowych. Liczy się już teraz wszystko. Teraz tak, teraz wszyscy liczą, nie? Ale z, że, widzisz, że od, odczuwasz to, nawet ty, ty w swojej branży, że ludzie tak, są no, bardziej ubości. Przynajmniej no wszyscy to odczuwają. Jak ktoś ci mówi, że nie odczuwa, to odczuwa. Widzisz, i to jest właśnie fajne, że z każdego człowieka i z każdej pracy można wyciągnąć, przynajmniej mi się bardzo dobrze rozmawiało i, cie, i, i słuchałem tego z, z ciekawością, To czym Wie, opowiadasz. Fajnie też pokazać ludziom, jak to rzeczywiście wygląda. nie? No, no, do tego służy ten program. Mam nadzieję, że będzie inaczej, coś się zmieni, kolegom będzie łatwiej. Przede wszystkim, no, trzeba być po prostu Nie dzwońcie, piszcie smsy. No tak, bo, bo jak ty masz czego idziesz odbierać... na czwarte piętro z i ci dzwoni telefon, telefon za telefonem. No to już nie oddzwonisz, a no. A są tacy, co wydzwaniają non stop. Codziennie jesteś zazwyczaj o tej samej godzinie, nie? Bo jak już jeździsz na jakimś rejonie mm, parę ja lat, ja też, tak. to no, codziennie to samo. Oni dzwonią, dzień w dzień, o której pan będzie, o której, bo muszę wyjść, to wyjdziesz później. No. Mm -hmm. <laughs> zamawiasz to sieć w domu, nie? Prosta, prosta sprawa. Ale ogólnie trochę jest to, nie wiem, jakie byłoby najlepsze remedium na to wszystko, bo no przecież ludzie do 16 pracują w większości. To zamawiaj tam, gdzie pracujesz, albo paczkomat, nie? A no, jak nie było kiedyś paczkomatów? To zamawiasz do pracy. Jak nie możesz zamówić do pracy? To nie zamawiasz, jedziesz do sklepu. Właśnie. Bo to jest trochę dziwne. Albo dogadujesz się z sąsiadem, żeby zabrał paczkę. Kasę, nie wiem, zostawiasz sąsiadowi, jeśli już musisz zamówić za pobraniem, albo pod wycieraczką. Ale nie, bo ogólnie tak, jak możemy sobie chwilę porozmawiać na temat wad, to uważam, że to jest wada tej działalności, że po prostu... Kurierzy pracują, bo to jest ich praca, no wiadomo. My też pracujemy, ale nas nie ma w domu. Jesteśmy w miejscu pracy. Znaczy, ile razy słyszałem, że jak wiesz, przyjeżdżasz rano do kogoś o dziesiątej, normalnie ludzie o tej godzinie pracują, nie? Mhm. No, no Ja też pracuję. No tak, no, no właśnie. I to jest ten dysonans i to jest ten no. zgrzyt. To jest ten konflikt, który nie Wiec, wiem, no jak można by było, można było to było rozwiązać na no jakieś dwie zmiany, no ale z drugiej strony wtedy już się robi konflikt, no bo firmy nie pracują do wieczora, nie? Większość Wiecz no. firm też zamawia, nie pracują do wieczora, no tu też już jest konflikt, nie? A statystycznie, m, ile masz procent dostarczania paczek? 80? No nie, 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 to już wiesz, to tam, awiza 5 maksymalnie, nie? Bo potem już wiesz, statystyki idą, to jest wiesz, okolice 95 do 100%, no musisz mieć, nie? Aha, że tyle musisz dostarczyć? Znaczy, no bo potem wiesz, potem się pojawiają pytania, czemu nie doręczasz, czemu to, czemu mm -hmm. tak, i się musisz tłumaczyć, a po co? Tylko tego wiesz. Niby tobie nie zależy na tym, żeby doręczyć paczkę. Ale ci zależy. Ale gdzieś tam z tyłu wiesz, że jak zwierzysz 10 awiz, no to już się będziesz tłumaczył, już będzie, będzie jakaś tam afera się kręciła. I... To pewnie może będzie y, głupie, chociaż nie wiem. Nie ma głupich pytań. No patrz. to masz dostarczyć. Pff, nie wiem, od dla ciebie to byłoby coś ciężkiego. No już my 15 kg. No to już jest ciężka no, paczka. Standardnie. nie? No. no dobra. No ale Przedniej. zawsze dzwonisz przed? Nie. No dobra, no i co? Idziesz na trzecie piętro i gościa nie ma. I Schodzisz? No chyba, że no wiesz, masz domofon, no to dzwonisz domofonem, nie? No nie ma. Kamienica. Trzecie no to idziesz, piętro. No, idziesz, no trudno. No, no wiesz, no możesz dzwonić, tracisz pięć minut, no okazuje się, że gość jest i tak idziesz, i tak, nie? No ale no taką no załóżmy, że wiesz, no wchodzisz do kamienicy, cztery piętra ma kamienicę. no i teraz na, na czwartym musisz znieść karmę. No, idzie, no. no idziesz, nie ma gościa, wracasz. No wracasz, no. no, no na na, na, na <śmianie> trzecim dajesz, kurde, m, case do telefonu. Jest, spoko. Dobra, a na drugim znowu musisz coś, i tak chodzisz w kółko? Czy bierzesz kurde wszystkie naraz? No raczej nie, no, czy, no bierzesz naraz, nie? I po prostu idziesz po kolei. <laughs> jak ksiądz po kolei? No, jak ksiądz po kolędzie. No wiesz, no, <laughs> no. Chyba, że się nie możesz zabrać, nie chwycisz tego, no to wiadomo, że pójdziesz dwa razy, nie? Ale a jak... dzwonisz, dzwonisz. Dzwoniłeś do ludzi, żeby ci pomogli? No, jak były jakieś meble, to tak, wiadomo, nie? No, łóżka, nie łóżka, to zazwyczaj jeździ w kompletach po kilka paczek. Mhm. No nie będziesz targał 30 kilo razy 4, no zacznijmy od tego, że nie masz takiego obowiązku, nie? Jakiego? No żeby wnosić, bo masz obowiązek mieć do 30 kilo załóżmy paczkę, nie? Ale nie 30 razy 4. No ale to są cztery osobne paczki. No i co? No i goście zamówił. 4 no, razy 25. No, zapraszam na dół, jak nie to odbry na magazynie albo... Aha, tak mówisz. Znaczy no nie, że tak mówisz, tylko wiesz, no tak jest, no nikt nie, nie, wiesz, no my nie jesteśmy tragarzami tak, ludzie no, nas traktują, nie? Czyli do jednego adresu maksymalnie 30 kg na jeden dzień. No na, jedno, na jeden dzień, tak to można nazwać, no. No bo nie, no bo wiesz, no zamawiam cztery paczki. Na jedną przesyłkę, o, załóżmy na jedną przesyłkę, nie? No dobrze, no to dlatego ci mówię, no ja, ja zamawiam na jedną przesyłkę, z meble ale może Może być pięć paczek, nie? No nie, ale ja z Meble Bodzio zamawiam sobie krzesło. No Meble krzesło. Bodzio ci samo przywiezie. <laughs> <laughs> zamawiam z Mebli Bodzio. Kanapa. Nie, kanapa nie. Krzesło, biurko, taboret. No. No i wszystko, taboret mega ciężki, bo metalowy sobie zamówiłem. No, no i co? No i teraz masz trzy paczki, każda no, wasza z nich 25. Ja jeszcze robiłem tak, że rano... Bo musisz mi wnieść? Rano zawsze... Nie, nie muszę. To jest w twoim interesie odebrać tą paczkę. Mhm. W sensie, ja ci mogę pomóc, nie ma problemu, to nie ma sprawy, nie? Aha. No. Ale ten, ja zawsze robiłem tak, że dzwoniłem rano. Będzie pan w domu o tej, o tej? Nie, dobra, to na jutro albo na inny dzień. A będzie ktoś do pomocy? Nie, dobra, to albo umówimy się wtedy, kiedy będzie ktoś do pomocy, albo no, nie wnosimy, nie? Mhm. My nie jesteśmy meblowy ani przeprowadzki, żeby, wiesz, targać takie rzeczy. Kręgosłup masz jeden. No tak, to i tak się trochę nadnosiłeś. No, jak ktoś zamawiał wody po 30 kilo, no to tacy też się zdarzali, nie? Nie sądziłem, że y, <laughs> <laughs> rozmowa z kurierem, ale to się jednak potwierdza, to że w każdym człowieku jest potęga i w każdym zawodzie jest potęga, i nawet można z, z tego zawodu wyciągnąć fajne informacje i fajną wiedzę. Wyobrażasz sobie życie bez kurierów? Nie, kompletnie nie. I uważam więcej. Uważam, że kurierzy powinni mieć osobne miejsca parkingowe, a to, że oni stają na zakazie, to nie ma takiego. To w ogóle nie powinno być tak regulowane. Kurier ma troszeczkę inne prawa i inne możliwości. Chciałbym, żeby tak było, ale powinno no nie, tak niestety być. tak nie jest, ale też wiesz, nie możesz porównywać zakazu do zakazu, no bo jak staniesz na chodniku, zostaniesz no no, chodnik, no to wiesz. Bez przesady, ale chodzi mi o to, że no wiesz, no, to, no czasami kurczy jak. Są masz, osiedla, są. Słyszałem, że, że teraz osiedla, robią właśnie takie. że są specjalne miejsca dla kurierów wyznaczane i to jest naprawdę spoko, nie? To jeszcze są zazwyczaj w takim miejscu, gdzie dojdziesz wszędzie. Ale są takie osiedla, że nie staniesz nigdzie. I jest afera za aferą. Straż miejska, mandaty. Ile mandatów zapajesz przez swoją karierę? Zero. Zero. No no to, ty jak powinieneś się umiesz dogadać, jak masz dobre gadane, to załatwisz wszystko. Nie? Ale ty powinieneś napisać książkę o tym. Kurde, zero a, mandatów, a. zero. Dobra dietka. Trochę szczęścia. No to też Trochę się jest. szczęścia, dobre gadane i załatwij wszystko. Dziękuję tobie, Mateusz. Dziękuję również. Naprawdę, bardzo było miło mi z Tobą porozmawiać i mam nadzieję, że odkryliśmy pewne, pewne strony tego zawodu i były pozytywne i były negatywne. A Ty jak wyjdziesz z tego spotkania? Zadowolony? No, coś nowego, nie? Tak. Coś nowego, fajne przeżycie. Bo I miło było, się rozmawiało, przede, można było przede wszystkim było fajnie pogadać dokładnie. Super, dziękuję Tobie raz jeszcze. Mogę jeszcze jedno? Proszę. Pozdrawiam mojego dyspozytora, bo wiem, że będzie oglądał. O proszę. <laughs> Jak najbardziej, ja dołączam się moi drodzy do tych pozdrowień i widzimy się w kolejnym programie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień, w niedzielę. I pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.